Łotwa, niby bliska, a jednak nieco enigmatyczna. Po latach podróżowania polskim wybrzeżem zapragnęliśmy zwiedzić i ten kraj. Czym nas zaskoczy? Latwia, tak, ale fajnie. 1118 km przejechaliśmy. Tak, przejechaliśmy 1118 km. Piękna flaga Łotwy i od razu droga ładna. No i tu nas właśnie Łotwa tym teraz zaskoczyła. Zobacz, jakie prędkości. Dobra. Z przyczepą 80, tak jak mówię. Wiele źródeł wskazywało na Lipawę, która jest idealnym przykładem miasta kontrastu. Wynajęliśmy takie mieszkanko w miejscowości Lipawa. Dlaczego? Postanowiliśmy, że chcemy spędzić właśnie dzień w tym mieście, ale między innymi zależało nam, żeby trochę przeprać sobie rzeczy. Niestety te kempingi, które są dookoła, niektóre nie oferowały właśnie możliwości wyprania. A znaleźliśmy tutaj bardzo atrakcyjnej cenie, ponieważ zapłaciliśmy chyba 230 zł za noc. O, mieszkanko z fajną łazienką, jest praleczka, jest szafa, w szafie dodatkowe jeszcze o, kołderki. Dla czterech osób jest takie jedno wielkie łóżko i duża kanapa. Między innymi jest również telewizor i fajnie tutaj zorganizowany aneks kuchenny. Właściciele zadbali również o słodkości. Mamy czekoladę, co mi się bardzo, bardzo podoba. O, a tak wygląda ten dom, w którym wynajęliśmy mieszkanie. Fajny, odremontowany. Taki stary budynek. Jest tutaj również duży parking. Są leżaczki, można sobie wziąć. I ogólnie jest bardzo fajnie. A tak wygląda ta ulica, przy której właśnie stoimy jeszcze póki co naszym kamperem. I to jest nasz dom, w którym mieszkamy obecnie. Strat 1:10. Mąż i młodszy synek ruszyli uliczkami w stronę morza. Natomiast ja ze starszym zostałam w mieszkaniu, gdyż ten bardzo źle się poczuł. Teraz chyba. No. Zagłaska jego ogonek. A co ty masz w rękach tyle? To są patyki na jakiś zamek. A na zamek? Kotełek. Kotełek. Pyłek. Obiegimy się później, no bo idziemy na zamek. Zobaczcie, jaka droga. Z polnych kamieni, kocich łbów i jakie domy drewniane. Po prostu klimat nieziemski. Lipawa, miasto w zachodniej części Łotwy nad Morzem Bałtyckim. Trzecie co do wielkości łotewskie miasto i największe w rejonie Kurlandii. Została założona w 1253 roku przez plemiona Kurów. W 1625 roku książę Fryderyk Kettler nadał osadzie prawa miejskie, potwierdzony przez króla Polski Zygmunta III Wazę. Od drugiego rozbioru Polski w 1793 roku był to jedyny port I Rzeczpospolitej. Przez główny port przechodziło dziesiątki sztucerów, które wspomagały uczestników Powstania Styczniowego. To stąd wielu rosyjskich obywateli udawało się na migrację do Stanów Zjednoczonych. Po zakończeniu I wojny światowej przez 6 miesięcy miasto pełniło funkcję tymczasowej stolicy. W latach 1945-91 port pełnił funkcję floty bałtyckiej ZSRR. W 1991 roku został ponownie otwarty dla statków handlowych. Miasto posiada swój niepowtarzalny klimat. Kamienne drogi, drewniane domy i wspaniała stolarka zdradza nam, jak żyli ludzie wiek temu. Na przykład jeśli chodzi o właśnie architekturę, to widać takie relikty przeszłości, relikty tego, kiedy byli w sowieckim tym Związku Sowieckim, nie? Ale jeżeli chodzi o samochody, to na przykład nie, samochody są już, no bo to jest takie jak w całej Europie, nawet może i lepsze niż we Włoszech, co by się dziwne wydawało, a tutaj tego nie ma, ale jeszcze nad zadbaniem o infrastrukturę, ulice, domy, dużo pustych domów jest i dużo
do mostu Jagna. Wygląda to niesamowicie, na jakby się piękna flaga i piękny mural. O. Powiedz tak, ten chodnik wcale nie jest nierówny. To jest tylko złudzenie, kamera. Tak, ten chodnik wcale nie jest nierówny, po prostu ja krzywo idę. Tak, dokładnie. Wcale nie zapadam się po kolana. Po kolana. Oni mówią, że ten chodnik jest bardzo prosty, a jest taki szybki. Da się wyklepać. A kierujemy się do jednej z atrakcji Lipawy, czyli na dawny taki jakby targ, na taki właśnie... A tu zobacz, jest nutka. O! Nutka, bardzo ładna. Targ Piotrowy, czyli Peter Tirgus, secesyjny budynek z 1910 roku. Na wzór hiszpańskich Mercado był targiem, na którym można było zapatrzyć się we wszystko, czego potrzebowaliśmy na co dzień. Katedra katolicka świętego Józefa powstała w latach 1894-1900. Przy jej budowie wykorzystano fragmenty wcześniejszego kościoła, konsekrowanego w 1762 roku. Spełniło się wreszcie marzenie Filipka. Nakarmił tego ptaka, który jest wielki jak krowa. Jaka to jest ulica, Maćku? Tirgonu Jela. Nie wiem, czy dobrze czytam. Związki Lipawy z Polską sięgają początku XVII wieku, kiedy to wyszło w skład księstwa kurlandzkiego, czyli Lenna Rzeczpospolitej. Za wybitnie wierną postawę w wojnie polsko-szwedzkiej Julian Kazimierz w 1659 roku przyznał prawo pobierania cła od obrotu towarowego w porcie. Natomiast król August II w 1698 roku zezwolił na rozbudowę tego portu. Uniwersytet Łotewski powstał w 1954 roku. Początkowo było to miejsce szkolenia kadr dla szkół łotewskich. Sam budynek wybudowany jest w stylu socrealistycznym. Od 2008 roku na uniwersytecie działają cztery wydziały. Wydział Nauk Przyrodniczych i Społecznych, Humanistyczny, Pedagogiczny oraz Oświaty Dorosłych. Funkcjonują katedry języka łotewskiego, literatury, matematyki, informatyki, sztuki i projektowania, pedagogiki ogólnej i specjalnej, psychologii, nauk społecznych, języków obcych, zarządzania, nauki o środowisku.
W połowie XIX wieku, w ramach carskich represji, wiele polskich rodzin miało zakaz powrotu do ojczyzny. Dlatego na swój nowy dom niejednokrotnie wybierano Lipawę i okolice. Zaczął się wówczas okres wyjątkowego rozwoju gospodarczego tego miasteczka. W trakcie spaceru mieliśmy okazję spotkać ekipę filmową. Kręciła sceny do historycznej produkcji obsadzonej w latach 70. XX wieku. Budynkiem stanowiącym tło stało się słynne gimnazjum, którego absolwentem był sam Gabriel Narutowicz, pierwszy prezydent Rzeczpospolitej Polskiej. Lipawa z powodu silnych wiatrów stała się mekką dla kitesurferów. Najmniej wietrznym miesiącem jest maj, choć mieszkańcy twierdzą, że dmucha tutaj nieustannie. Lipawę uznaliśmy za jedno z ciekawszych miejsc, które odwiedziliśmy. Cechuje je totalny kontrast. Współczesna, innowacyjna architektura oraz drewniane domy pamiętające Piotra Wielkiego, ultranowoczesne tramwaje i drogi, raz szutrowe, a raz ułożone z kocich łbów. Będąc tutaj, poczuliśmy się, jakbyśmy przenieśli się w czasie. Świadomość wspólnej historii jest kolejnym aspektem, by zwiedzić to miejsce. Ale nasza podróż jeszcze się nie skończyła. Ustawiamy kompas dalej na północ, w kierunku Windawy, rzekomo najbogatszego miasta na Łotwie.